Proszę pani, jest pani montażystą filmu Nina. Proszę powiedzieć, jak długo trwały prace, jeżeli chodzi o prace montażowe? Oj, bardzo długo, ale to może dlatego, że jestem początkującym montażystą. To jest mój debiut montażystką, trzeba teraz mówić. Mój debiut fabularny, ale też daliśmy sobie taką przestrzeń, żeby odkładać film na chwilkę, wracać do niego. I no, myślę, że jakieś pół roku wszystko razem trwało. A proszę powiedzieć o samych początkach tego filmu, ponieważ z tego co wiem, scenariusz jednak już powstał parę dobrych lat temu. Tak, no na pewno to byłoby pytanie dla reżyserki. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja śledziłam oczywiście tą długą historię powstania tego filmu. Olga napisała ten scenariusz jakieś 10 lat temu, tę pierwszą wersję scenariusza, zanim jeszcze jej koscenarzystka Marta Konarzewska nie przyszła na pomagać i współpracować z nią przy tym scenariuszu. Potem długo trwało finansowanie, składanie zdjęcia. Ja zaczęłam pracę dopiero po końcu zdjęć, czyli już w ostatniej fazie. Nie mogę pani zapytać, czym pani kierowała się przy wyborze poszczególnych scen? Oczywiście z jednej strony pani tutaj trzyma się scenariusza, z drugiej strony mamy tutaj reżysera, a z trzeciej strony jednak to pani montuje ten film. No to jest właśnie zawsze ciekawe, jak, na czym polega ta praca montażysty, gdzie się kończy reżyser, gdzie się zaczyna montażysta. To było dosyć takie podniecające zadanie, dlatego że Olga nakręciła ten film bardzo specyficznie, długimi ujęciami, mastershotami i bardzo długo pracowała z aktorami, z kamerą, z operatorem, żeby te ujęcia, te sceny miały swój bardzo specyficzny, swoisty rytm. I mi się wydaje, że moja praca polega na tym, żeby po prostu tego nie zepsuć. Żeby mimo tego, że trzeba to zmontować, pociąć, skrócić i ustawić, prawda, tą historię jakoś razem, nie zepsuć tego swoistego rytmu opowiadania tej historii. To właśnie było moje zadanie, żeby nie zepsuć. Kiedy pani zaproponowano współpracę ze strony tutaj reżysera, nie obawiała się pani tej tematyki, jak będzie ten film odebrany w Polsce, bo jednak dofinansowanie na film otrzymaliście pomiędzy zmianą poprzedniej władzy politycznej, a obecnej. Jakie są pani przemyślenia na ten temat? No, mi się wydaje, że nie można się bać po prostu. Trzeba robić swoje kino, trzeba opowiadać historie, które są nam bliskie, które są ważne, które są jak najbardziej uniwersalne i nie można myśleć o tym, jak będzie odebrane. Oczywiście mam nadzieję, że będzie odebrane jak najlepiej i mam nadzieję, że jak największa ilość ludzi pójdzie na film. A film jest naprawdę dla wszystkich. Jest to historia o miłości, o poszukiwaniu samego siebie, o jakiejś takiej prawdzie wewnętrznej. Jest to i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla heteroseksualnych mężczyzn, i dla lesbijek, dla wszystkich. I na samo zakończenie, jakie plany zawodowe? Nad którymi filmami będzie pani dalej pracować w najbliższym czasie? Ewentualnie może jakieś etiudy, trailery? No ja mam projekt jako reżyserka tym razem już następny. Mam nadzieję, że w przeciągu następnego roku uda się go złożyć i sfinansować. To jest bardzo ciekawy film inspirowany nowelką Olgi Tokarczuk, która się nazywa Profesor Andrus w Warszawie. I to jest międzynarodowa produkcja i mam nadzieję, że za rok w zimie ruszy ona, tymczasem może w jakiś serial wejdziemy, kto wie. Czy osobiście pani ucieszyła się, kiedy zdobyliście w konkursie Inne spojrzenie Złotego Pazura za film Nina? No oczywiście, myślę, że nagrody są zawsze bardzo przyjemne, oczywiście nie tylko dlatego, że to znaczy, że film został doceniony i przez widzów, i przez jurorów, a to jest przecież super ważne, ale też, że taka nagroda pomaga po prostu filmowi zaistnieć, zwrócić na siebie uwagę i pomaga mu w tej drodze, która go czeka w kinach i z widzami, więc mam nadzieję, że to pomoże, że zwróci na film uwagę, bo nie naprawdę jest tego warta.